Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozpakujemy sobie konkretny sprzęt, słuchawki Razer Kraken Chroma. Jest to nowy model w wersji Chroma, wirtualne 7.1, tak więc słuchawki bardzo, bardzo zaawansowane. Takie myślę mogące zadowolić najbardziej wymagających graczy. Cena jakieś 100 euro, no czyli około 400 zł. Zasilanie przez USB, widzimy też same słuchawki. Producent chwali się bardzo dobrym pozycjonowaniem, kalibracją dźwięku oraz poprawionym mikrofonem cyfrowym. To oczywiście trzeba będzie sobie przetestować do recenzji. Po boku widzimy podświetlenie Chroma, czyli takie bardzo mocno personalizowane, informacje o tym pozycjonowaniu audio i kalibracji. Oczywiście to wszystko dzieje się za pomocą oprogramowania Razer Synapse. Też informacje o mikrofonie i mamy parametry, porównanie mikrofonu z takim przeciętnym analogowym mikrofonem. Tak więc parametry robią dobre wrażenie. My też mamy taki wykres. Natomiast jak to będzie w praktyce, usłyszycie sobie w recenzji. Z tyłu też mamy takie podstawowe elementy tych słuchawek. Wyglądają podobnie jak te stare Krakeny. Też nie miałem okazji jeszcze testować Krakenów, tak więc to będzie moja pierwsza styczność z nimi. No więc zobaczymy, jak te słuchawki się sprawdzą w testach. Informacje też o zamkniętych nausznikach dla dobrej izolacji i potężnych przetwornikach, które zapewniają nam najwyższej jakości dźwięk w grach. Na dole zobaczcie, mamy jeszcze tutaj parametry. No, jeśli chodzi o te parametry, no to raczej takie, bym powiedział, dość często spotykane. 40 mm przetworniki, pasmo przenoszenia 20 Hz do 20 kHz, impedancja 32 ohmy, czułość jakieś 112 dB i tak dalej, i tak dalej. Dowiadujemy się przy okazji, że kabel ma 2 metry, więc całkiem fajnie. No i waga tych słuchawek, no 340 gram z kablem, no zobaczymy bez kabla. Mam nadzieję, że to będzie poniżej 300 gram, ponieważ no, ja nie lubię cięższych słuchawek niż 200-250, no ale zobaczymy też, jak będzie pod względem wygody. I mamy systemy, pod którymi to działa, czyli Windows 8 i starsze systemy Windows, Mac oraz PlayStation 4. Jest ważna informacja dla konsolowców, bo też często pytacie, czy działają z PlayStation 3, PlayStation 4, to tutaj już sobie wiecie, że tak. No dobra, zaglądamy do opakowania. I tu już mamy gratulacje od Razera, że wybraliśmy sobie super słuchawki i widzimy też te słuchaweczki. Jest też instrukcja i znów są naklejki. Ok, moi drodzy, widzimy Krakeny. Kabelek przytwierdzony na stałe, w oplocie, pozłacany wtyk. Nie ma tutaj żadnego pilota na kablu, o dziwo. Mamy mikrofon chowany. Tak to wygląda. Przetestujemy go sobie dokładnie do recenzji. Będziecie mogli go posłuchać. I same słuchawki, powiem Wam, że nie wydają się, żeby ważyły te 340 gram. Kabel pewnie trochę waży. Zważę też dla Was bez kabla. Mamy logo Razera. Pałąk dość elastyczny, dość gruby, podbity prawie na całej długości taką fajną poduchą. Prowadnice, jak myślicie? Ja myślę, że będą plastikowe. No i niestety plastik, za to dość gruby, dość solidnie to się wszystko trzyma. A zobaczcie, słuchawki są składane przy okazji. Teraz jest dość popularne. Większość słuchawek muzycznych, niemuzycznych ma taką opcję składania. Po bokach mamy taką siatkę mesh, logo Razera, tu będzie to podświetlane. No tu już dużo plastiku wszędzie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Ruchomość tych nauszników jest taka. Tak więc jakoś tam dopasować je do siebie możemy. Słuchawki generalnie ogromne, bardzo duży headset. Wszedłby na każdego człowieka. No i widzicie, te same gąbki są naprawdę spore, jest tego dużo, jest to dość miękkie, tak więc powinno być komfortowo. Myślę, że przestrzeń na tyle duża, żeby schowały się tam całe uszy. Tak więc powinniśmy mieć też świetną izolację hałasów z zewnątrz. Zobaczymy, jak będzie z tym, czy te słuchawki, jeśli założymy, wypuszczają też dźwięk na zewnątrz, czy domownicy nas słyszą, czy raczej mamy taki pełen spokój, możemy zanurzyć się w grze bez żadnych zakłóceń. Także nikt nie przeszkadza nam, ani my nie przeszkadzamy nikomu, jeśli mamy głośno muzykę czy grę w tych słuchawkach. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy rzut oka na słuchawki Razer Kraken 7.1 w wersji Chroma. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i zapraszam też na kolejne filmy. Pozdrawiam Was, cześć!